Pora zagrać w Unreala, którego nigdy w życiu nie grałem. Dobra, da się zrobić dodge jumpy, ale nie ma ich shiftem. Tylko jeszcze trzeba dwa razy nacisnąć klawisz. A jak jest save? Dances? Controls? Left mouse, right mouse. Next weapon. Throw weapon. Ha. Move forward. Left and right. Jump, crouch, walk, strafe. Activate item. Da się zbindować broni na oddzielne klawisze? Next item. Mouse look, look up. Pain death. To jest pod multi. Pod multi. O, re! Aha. Czyli nie da się, żeby zrobić tak jak... Wow! Czego jest F? Hello? Czemu cię zabili? Oh fuck! To jakiś secret, jo? Nie wiem, że to jest jakiś secret. Nie wiem, czym jest quick save. W tej grze się da robić z quick save, tylko nie wiem jak. A to nie ma napisane. Bo wydaje mi się, że inaczej tej gry nie zapiszę. A tu jest niby save, a nie chcę mi się tak ciągle klikać. A wiem, że w grze jest glitch, bo oglądałem speedrun przez chwilę, że można skoczyć, zapisać, wczytać i się boostujesz w nieskończoność do góry. Ok, jest F6. Czyli pewnie jest coś w stylu... Bind. Quick save? Set bind? Quick save? Nie ma takiej komendy. Prisoner 4. Escaping. Prisoner 3. Be kind. Nawet szybko chodzę. Chcę ten armor. A
bo jestem tutaj. Jak na intro to intrygujące. Trochę taki Half-Life, zapoznanie się z tematem. O, WW też można robić. O, proszę. Może też robić jakiś taki dziwny crunch slide. Tak. Bardzo się movement różni od Unrealów, jakie kojarzę. Gra będzie w czym? Aha, F jest feint F. No tak, dlatego takie dziwne F. No tak. A teraz... Problem tkwi w tym... Czemu jak naciskam, to się to wyświetla? Ja chcę aktywować dźwignię. To musi zejść na dół. O, to... Jak to wyłączyć? Translator deactivate. Gdzie po prostu jakiś jeden zostawi, to masz pewnie jakiś dziennik wybrany w inf. Jeszcze może być bindowany pod E. Next item. A ja mam tylko jedno. Translator selected. Się pustować. Where am I? Czy to daje katana? Trochę jak daj katana. Niby można iść tutaj, ale jeszcze z...
upewni się tak na wszelki wypadek. A! Tylko te flare! Naciskać R. Gra jest delikatnie zaupgrade'owana wizualnie od oryginału, bo używam jakiegoś moda, unofficial patch, którym chyba wgrał High Resolution Texture Pack i chyba DirectX 11 albo 10, coś takiego, albo OpenGL. Której z tych wspiera normalnie widescreen. No myślę, że się jakoś nadzwyczajnie różni. Lulu, bo się przestawiłem. Ja mam jeszcze 20 minut mam. Hejo. To wystarczy nacisnąć. Nie ma mele? Można iść tu, można iść tam. To nie brzmi, gdzie tu iść? Sekret chyba. Jednak nie. Zdrowie jest niby. Fajny soundtrack. Można było jechać do góry. Zajączek mnie raczej nie zabije. Więc moja krew. A to już mnie chce zajebać. Jest mocne. Shadow Warrior zajączek mógł zabić? Kurde, muszę w końcu zagrać w Shadow Warriora. Ma, on był za darmo. Jak Polak. Ani nie grałem w klasyk
Ani Classic Redux, ani polskiego Shadow Warriora. You picked up the flashlight? O, czyli jednak da się rozwalać boksy. Co mamy armor. Także dobry design. Zdrowie pokazuje w dolnym lewym rogu, a armor w górnym lewym. Inaczej wygląda niż speedrun. Chyba poszedłem w złą stronę. Może ja mam iść pod wodę. Bo tyle wodospadów by sugerowało, że hej graczu, chyba trzeba iść pod wodę. Może rzeczywiście poszedłem źle i trzeba się cofnąć. Pójść do tamtej. No hej, Mary. To chyba przecież to jest Daikatana 2.0. Bo mało zaczynam kapić, dlaczego mało się mówi o Unrealu w formie singla, tylko zawsze się mówiło o Unreal Tournament. Rzeczywiście ta single takie mierne jest. Bo na razie dupy nie urywa. Pychaj. Te mi przypominają z
Half-Life'a, że tak ściągały takiego wielkiego, taki wielki język. Fuck. Coś tam było. Może nic straconego. Autor Klik Bleszyński. Aaa, no to wszystko jasne. Jak to Cliffu robił, no to... No to jest jak jest, no. Light loading, co to znaczy? Musimy znaleźć wyłącznik. Torrent wykorzystać z OBS-a? No tak. Jest studio. Kiedyś używałem Slops. O, to pamiętam. Kiedyś używałem Slops, ale Slop jest beznadziejny. Marketingowy bullshit. Podstawowej funkcjonalności mu brakuje, to po pierwsze. To jest jakiś secret chyba. Tego by tu nie było. Tylko, że się tu nie da wskoczyć. Ścieżki rzec z kropką. Wyłączone. O-o. Mam problem, wykrywa mi ścieżki audio ITP, monitorowanie ścieżek działa poprawnie, a jak odpalę streama na ety Twitcha, to dostaję sama ścieżkę mikrofonu. Masz w ogóle zaznaczone w urządzeniach domyślnych odsłuchowych, że kapturujesz pulpit? Bo to brzmi jakbyś tylko ustawił mikrofon. No to sprawdź jeszcze raz, bo na pewno nie ustawiłeś. Ustawiłeś złą ścieżkę do odsłuchu komputera.
Też pamiętaj, żeby zawsze OBS jako admin uruchomić. Jerzyk, co za nierealistyczna grafika. No właśnie ten Unreal taki średni, taki... No dupy nie urywa, szczerze powiedziawszy. Jak zagrałem pierwszy raz w życiu w Quake 1, to mi ta dupę urwało nawet. Ale ten Unreal to taki się wydaje... Taki typowo amerykański, a nie... Czy... Kumacie czacza, co mi chodzi. Myślę, że mi to dupy nie urywa, to co się dzieje. Zobaczyłem dwóch przeciwników maksymalnie na ekranie, więcej już nie ma hot. Ciągle mi się wyskakują po jednym albo po dwa. Pika się jakieś klawisze. Robi się to jumpy za jakiś czas. Przynajmniej frame rate mam odkapowane, bo to myślę jest 60. Nie wiem, czy będę grę kończył. Chyba nie. Dzisiaj duży progres zrobiłem w MGSL-u, tak naprawdę. Okej, nie wiem, gdzie czaić. Tak, Unreal Tournament, ale Unreal Tournament jest multi, a to jest single player. A żeby był Unreal Tournament, to by musiało wyjść single, więc wyszedł single. I to właśnie zastanawiam się, czemu o single się nigdy nic nie mówiło. Wyszły tylko dwie części z DLC, więc... Chyba po prostu singla wszyscy olali, bo multi było lepsze. Chyba nie będę tego kontynuował. Zagram tylko na 5 minut jeszcze, bo się tak wracę z tym. Wyglądałem trochę speedrunu tego i też tak wyglądało za... Fajne. Uruchomienie kadwistator pomogło? Ja w ogóle dzisiaj chyba w końcu zwalczyłem Windowsa. I cały ten bullshit związany z Candy Crush Saga. Bo wyszedł mi... Zacznijmy od tego, że mam wyłączone aktualizacje w Windowsie przez miesiąc i Windows mi dzisiaj zaktualizował system bez mojego pozwolenia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że... zainstalowałem mi znowu Candy Crush Saga i jeszcze jakieś inne gówno gierki od firmy King i Gamelog. No i się kurwie. Zacząłem grzebać i w końcu znalazłem, bo zapomniałem jaka była komenda. Nie pamiętałem jak uruchomić szablony administracyjne w Windowsie. W końcu znalazłem. To się wpisuje gpedit.msc, a nie secpol.
Znalazłem szablon administracyjny i tam wypierdoliłem wszystko dotyczące Windows 10. Wywaliłem cały sklep, zablokowałem... Zablokowałem program konsumenta, zablokowałem jakieś Microsoft kontakty, Microsoft portfel, wszystko zablokowałem. Na to wychodzi, że mój cudowny skrypt z Revita działał, dopóki update nie wyszedł. Jak wyszedł update, to już wszystko się spieprzyło znowu i trzeba od nowa uruchomić skrypt. To przypomniałem sobie też, że można zmniejszyć pakiety COS, bo domyślnie Windows kradnie 80% twojego internetu, kiedy mu się tylko podoba, więc wypierdoliłem pakiety COS, więc teraz mam pełną przepustowość. Nie wiem, czy działa, bo w sumie dzisiaj miałem jakieś problemy z netem. To za nail gun. A. Północ. Starczy mi tyle Unreala. Na razie zostawię na dysku, nie wiem co z tym zrobię. Ale jakoś mi się nie podoba. To ja kończę. Dobranoc wszystkim. Kolorowych snów. Będę w środę.